A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 24 maja spotykamy się na Świdnickiej Plebanii przy Kościele Pokoju. Dzisiaj jest niedziela, szósta niedziela po święcie Wielkiej Nocy, niedziela Exaudi. Słuchaj, Panie, głosu mego. I tego dnia towarzyszy nam słowo hasła tygodnia, w którym Chrystus mówi bardzo pocieszającą rzecz. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. To jest Ewangelia Jana, 12 rozdział, 32 wiersz. Ale dzisiaj także jesteśmy skłonieni ku temu, aby rozważyć fragment Księgi Jeremiasza, dokładnie 33 wiersz 31 rozdziału. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wpiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ten fragment to jest oczywiście część dzisiejszej perykopy kazalnej. W tej perykopie Jeremiasz bardzo pięknie opisuje tak zwane stare przymierze, czyli przymierze zawarte z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem, w ogóle z ludem izraelskim. Pisze Jeremiasz, że to przymierze polegało na tym, że Bóg chwycił lud izraelski za rękę. Trochę tak, jak my chwytamy za rękę małe dzieci, ucząc je chodzić. To jest, myślę, dobre porównanie, bo lud izraelski właśnie tak się czuł się otoczony Bożą opieką. To przymierze, które Bóg z nimi zawarł, pozwalało im myśleć, że są bezpieczni, że Bóg ich wyprowadził z ziemi egipskiej, że tak naprawdę daje sens im życiu. W tym przymierzu oni odkrywali sens swojego istnienia, swojej państwowości, swojej społeczności ze sobą nawzajem i z Bogiem. Ale też jest tak, że dzieci nie zawsze chcą być prowadzone za rękę. Często jest tak, że się wyrywają. I takim przykładem wyrywania się jest chociażby pokruszona tablica z dekalogiem, którą Mojżesz rozbił o zbocze Synaju. Dlatego Bóg zbłądził. Dlatego lud upadł. Bóg zna człowieka i dlatego wychodzi do niego z czymś nowym, z czymś świeżym, z nowym przymierzem. To słowo w ogóle pada w księdze Jeremiasza tylko jeden raz na cały Stary Testament. Nowe przymierze. Nowe przymierze polega na tym, że Bóg nie zapisuje go na kartce, nie zapisuje go w kamieniu, w metalu. Bóg zapisuje to przymierze w ludzkim sercu. I to jest tak, że my, kiedy myślimy o sercu, to myślimy o jakimś takim romantycznym miejscu, gdzie rodzą się nasze wzruszenia, rodzą się nasze emocje, nasza czułość. Natomiast dla Izraelity było to coś innego. W świecie Biblii serce oznacza tak naprawdę rdzeń człowieka, całe jego sedno. Tam rodzą się jego myśli, tam rodzą się jego przekonania. Serce to tak naprawdę takie centrum dowodzenia jestestwem, tym, kim jestem. I Bóg chce działać i odwoływać się właśnie do tego miejsca. Chce zmieniać to miejsce, wypisywać tam swój dekalog, swoje słowo. Dlaczego? Dlatego, aby człowieka zmienić. Jeżeli myślimy, że jesteśmy połączeni z naszym Bogiem przymierzem, to przymierze musi ciągnąć zmianę nas samych i chęć do zmiany świata dookoła nas. Zadawajmy sobie jak najczęściej pytanie, czy czuję moc przymierza z moim Bogiem? Czy chcę poczuć moc przymierza z moim Bogiem? Co to przymierze dla mnie oznacza? I zmieniajmy świat. Amen. Dobry nasz Panie i Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za całą historię ludu wybranego, w którym pokazujesz swoje miłosierdzie, swoją cierpliwość do człowieka. Bo Panie, przez to możemy oczekiwać, mieć nadzieję, że i do nas
będziesz miał nadzieję, będziesz miał cierpliwość i będziesz się nami opiekował. Dobry Panie, bo i my upadamy. I my często błądzimy na naszych drogach. Dlatego jesteśmy tak szalenie Ci wdzięczni za to, że podarowałeś nam nowe przymierze, które wpisane jest w naszych sercach. Dawaj nam poznawać to przymierze i dawaj się nim cieszyć i dawaj odkrywać, co ono dla nas znaczy. Amen.